Eksperymentalna metoda leczenia koronawirusa we wrocławskim szpitalu polega na podawaniu pacjentom kombinacji dobranej spośród 33 leków na inne choroby, w tym HIV i malarię. To jest jakaś opcja, nie wiem czy najlepsza, czy gorsza, ale w każdym razie działa. Nikt z tych pacjentów, którzy przyjmują te leki, nie umarł i nie wykazuje pogorszenia. Takiemu leczeniu została poddana 8 pacjentów, w tym kobieta będąca jedną z 2 osób znajdujących się na oddziale intensywnej terapii. Jest 2 pacjentów w tej chwili na RC, których jeden jest, chyba rokuje wyzdrowienie, ta jedna pani. Z tym drugim panem raczej to nie wygląda dobrze. I ta pani jest na tej terapii, a ten nie z uwagi na ciężkie uszkodzenie wątroby. Dziennie tylko do tego jednego szpitala trafia nawet ponad 100 osób z podejrzeniem koronawirusa. Lekarze obecnie czekają na urządzenie, które pozwoli im na miejscu badać próbki potwierdzające lub wykluczające zakażenie. Od 10 dni czekamy na urządzenie, które zostało zamówione i zostaje zapłacone przez marszałka jako takie, który umożliwi nam szybsze testowanie. Długi czas oczekiwania na wyniki testów to nie jedyny problem lekarzy. W szpitalu powoli kończą się środki ochrony osobistej. Jest z tym duży problem. Mamy na bieżąco, jest to łatane na bieżąco, ogromnym wysiłkiem wojewody, ogromnym wysiłkiem marszałka, a wszystkim dyrekcji, która szaleje i bardzo dużo osób prywatnych. Niemniej nie sądzę, że to są służby przeznaczone, to powinno gwarantować państwo, tym bardziej zużycie tych środków jest ogromne. Mają pytania do nas, dlaczego zużywamy tyle fartuchów? To jest w ogóle idiotyzm niekompetentnych osób. Idiotyzm i to z całym wykrzyknikiem. Jeśli państwo weźmiecie do ciężkiego pacjenta wchodzi 2-3-krotnie pielęgniarka, przecież nie będzie chodziła w tym kostiumie, bo to jest w ogóle nieporozumienie. Jeśli wejdzie 2-3 razy lekarz, to macie 6 kostiumów na jego pacjenta na dobę. 7 dób, 42 kostiumy. Niestety od piątku mamy problem z tymi lepszymi. Używamy takich plastikowych trochę jak na wojnę biologiczno-chemiczną, ale już dyrekcja mówiła, że gdzieś zakupiła jakieś dostawy i one jedzą uzupełnią, bo moi ludzie po prostu w tym leją. No. Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy ma być też jednym z priorytetów dolnośląskiego programu wsparcia dla ochrony zdrowia, w ramach którego samorząd przekaże na walkę z koronawirusem 40 milionów złotych.